Witajcie moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście znowu Opera. I miło mi jest was gościć po raz kolejny w tej zacnej serii, jaką sobie prowadzimy. Chociaż nie było to zamierzone, ale wyszło jak wyszło. W każdym razie Disciples. Kurczę, jeden poziom wbić. Ile mam jeszcze do poziomu? I nie mam już chyba kogo pokonać tutaj. Nie chciałbym się nigdzie cofać w sumie. No nic, no dobra. My queen. I never thought. What is that thing? The remains of Solonial, the goddess whose immolation brought Mortis into the world. It is the Nevendar bound husk of the dead and killing queen. Even in this husk, I can still sense her. I feel her sadness, the flow of the life stream, a longing. Is Solonial still alive? No, she is not. Abaddon, you're here! Where is Stormbringer? I don't think he'll be joining us. She comes! My queen! You dare bring the pollution of life to my chamber? Is that you? Your every breath is a corruption of my purity. I will suffer no more indignities from you. My counsel, kill them. They will serve in death. Abaddon, fulfill your blood promise. Aid me. Come then. If this pain will finally end, let the council end it. To me, Aviana. Okay. Deals unholy damage and inflicts slowed units don't move during the turn. Czyli musimy się ruszać i to musimy się ruszać zdrowo, a skoro musimy się ruszać... Nie wiem, czy... No dobra, jakoś zobaczymy, co dalej. Na razie damy sobie radę. Abaddon jest po naszej stronie. No, to... Okej. Sama chciała się uwolnić, nasza krew jej pomogła. Jakby... Wszystko jest tak, jak być powinno, powiedzmy. Powiedzmy. Przeciwnika w zasadzie dużo nie ma, ani on specjalnie potężny też nie jest. Poziom, który ma, to jest i tak zrównany do nas. Więc tak na dobrą sprawę... No, zaraz. Spellbook. Stand down. Zróbmy to tak. Czy ja mam... W zasadzie jest jeden potężny przeciwnik. Nie mówię, że reszta nie jest potężna, no ale... Umówmy się, nie są to piorunujący... mordercy, jakich bym oczekiwał. O, zaraz, chwileczkę. A dlaczego ja dostałem takie obrażenia? No teraz to jakby zostałem zagubiony straszliwie. Nie, nic, nieważne. To muszę zaczekać, bo nie mam się jak ruszyć po prostu. Zapuścimy to w ten sposób. Kurde, to ich pewnie nie wymiecie.
Jak się utrafiło, to się utrafiło. Przynajmniej mam już jakąś tam prowokację. Ale muszę się ruszyć, chociaż trochę. Lekkie, bo lekkie, ale jakieś tam leczenie poszło. Przesuńmy się choć trochę. Teraz tak, smok jak dmuchnie... To niech dmuchnie. Będzie tak. Chociaż mogłem rzucić na tamtego akapłanką, jak. Ale nieważne. Trochę się przesunę. Dobra, na razie wszystko jest jeszcze spodziewane w tych granicach. Które myślałem, że otrzymam. No dobra, ale może tak szybciej, bo to... Ja on taki dostanie obrażenia niestety. Leć już tam w tych przeciwników. Jak dzik w paśnik. Wiem, że... Jeszcze raz. God damn it. Że nie można powtórzyć tam walki na przykład. A zobaczmy, jakbyśmy nie chcieli walczyć. Nie wiem. Where is Stormbringer? I don't think... You dare bring the pollution of life to my chamber? Is that... My council, kill. This is insane. I don't want to fight you. I'm here to speak to the council and your queen. Mortals do not speak to God. No speaking. Cowardly operative. Okej. No dobra, to tak, żebym nie musiał do tych przeciwników specjalnie iść, byłoby wręcz idealnie. Ewentualnie tylko się odsuwać od nich. Potrzebuję lepszego leczenia właśnie na awianie. Dobra, powiedzmy. Ready. A, no tak, ale się nie ruszę. No dobra. No, no, z czego to jest? A, dobra, już wiem. Aura z Bone Golema.
Już ogarnąłem temat. Ale przynajmniej może będę w stanie pierwszą linię wymordować w miarę szybko. Dawaj. Nice. I lekki ruch. Tu muszę stanąć? Tak, tu muszę stanąć. Żeby ich tam wypalić. Co to za obrażenia, tak? Dobra, it's a prison. It's a prison! Jak się nie może ruszyć, to ja się cofnę. Okej. I zrobione, co miało zostać zrobione. Lekkie się przesunięcie. Dobra, teraz przeciwnik. Widzicie, czasami drobne zagranie, jakaś zmiana w ustawieniu i... jakoś całkowicie inaczej to wygląda. Kurde, muszę się zdrowy kawałek przesunąć po tym. Nice. Dobra, i to lekkie podleczenie poszło. Plus wykonajmy jakiś ruch. Szczególnie, że dla jednostek latających to jest w zasadzie wszystko jedno. Smoki mają gorzej, bo one muszą przysiąść na czymś, więc tak. Dajcie spokój. No nie mam ruchu. To na razie zaczekam. Tu niby miałbym zionięcie, ale... Dobra, jakoś stańmy tak, żeby przeciwnik sobie nie myślał. Power bonus! Nice. Nice. Pięknie. Kurde, nie chciałbym po tym całym cyrku przechodzić.
Tak jak i tutaj. W zasadzie to cały ruch. Move it. Tutaj. To jest też flankowanie plus premie. Jakoś to tam się gdzieś tam. No mając dwa smoki nad głową, trzeba się mocno zastanowić nad życiem. Dobra, pozbądźmy się tego, bo zakładam, że kryształ właśnie gdzieś tu się pojawi, gdzie będziemy mogli go atakować drugą grupą. Lekki ruch do przodu. Drobne uderzenie. No, z twojego złego nie takie drobne, no. Trochę rozdajemy tych uderzeń. Nie, tam jest martwy. Tu mogę go trafić. Chodzi o to, żeby ją podleczyć. Właśnie. Narzucę spela. Stand down. Nara. Jeszcze została w ryj. Gdzieś tu bliżej. Kurde. Wymyśliłem, że stoimy w miejscu. Całkowicie zapomniałem o tym. Oj, i o tym, że dostanę w pysk. Dobra, to jeszcze nie było takie bolesne. Z tymi punktami doświadczenia coś jest ewidentnie nie tak. Painful. Mortis is still here. The presence is overwhelming. You have destroyed my council. My voice on Nevendar. One of the fingers with which I hold death. They weren't strong enough to hold your children. Our children. But I am. What are you saying? I am your council now, Mortis. You will command your undead through me when I let you. Ła matko. Okej. Jeden poziom, którego potrzebowałem w zasadzie. A, potrzebowałem. Nie spojrzałem, że na 40, dobra. A to ja nawet nie dam rady 40 punktów tu wyciągnąć. Aha, no dobra, no nie dam rady, w sumie racja. Ale i tak mi są potrzebne pewne rzeczy stąd. Ewentualnie tu można jeszcze gdzieś pójść. No dobra, więc w zasadzie to jest max. Nowa zbroja. Armor of the Council's Crest. Leech, ok. No dobra, ale w sumie mam obydwie te zdolności. No ale niech będzie. Divine Resistance, mana... Ok. Takie dla maga coś. No dobra, hełmofon, który gdzieś tam, kiedyś tam. Shard.
of Hatred. I tyle. Także ten... This looks like Charlea's handiwork. Where is she? I haven't seen her since we faced the council. Ejimar's gone too. That's not great. This look... She might as well... Find Charlea. She might... Po co to się klika? This... She might... Co za... No come on! No to jest jakiś żart. No. No, nawet nie wiedziałem, że tu jest coś. The self-proclaimed council joins me at last. Do not stop me. Mortis has shown me the way to become the true council. Explain this, Charlea. Now. To become the true voices of death, each council member fed their blood to the blade of Tlegalash. All of their blood. So too will I. The blade will feast, and I will become the council. Charlea, Mortis is corrupting you somehow. If you draw all of your blood with that blade, it will kill you. Then I will die. Oh, I feel her power. I need to open more veins. Another sacrifice, perhaps? You are more than this, Charlea. Resist, my child. Run, old fiend! Now! Now, young fiend! Zakładam, że Ejimar to teraz jest jakiś przeprze, czy co tam? Się tam nie zmieniło specjalnie. Ale powrócił do mnie Charlea, natomiast nie. Ciekawe. No, tych rozwiązań w tej grze to jest... Jest trochę. Długa opowieść i wielowątkowa, co się dziwić. Co jej się rzuciło? Confused? No nic, defeat Charlea. Jest tam. No dobra, to najpierw tak. Czary Mary, Babsztyl Stary, Agile i wszystkie bonusy. Powinien wystarczyć jeden strzał. Formalność. Mortis! Be gone from her! I'm so tired, Ejimar. As are we all. So rest, child. Go away from this place. Forever.
No. Szarleja się wyswobodziła spod jarzma. No i dobra. Spod jarzma Mortis. Units. Dobra, to nic jej nie muszę na razie dawać. Ale to nie zwiększyło jej jakby umiejętności. Blood Thaumaturgy calls on a dark magic that hits all enemies with blood boiling projectiles, dealing unholy damage. Inflict bleeding on the targets. Targets inflicted with bleeding are defeated by blood? Defeated? And defeated by blood. Thaumaturgy explode in blood, dealing unholy damage. Ojojojoj. To jest dobre. Tylko cooldown na 6 rund. Tego chyba nigdy bym tego nie rzucił. Przynajmniej nie przy moim stylu rozgrywki. Nie, dobra. To jest w zasadzie wszystko, więc... wracamy z powrotem. Zgaderować resursa i 13 minut. No i dobra. Meet companions. Okej, okay, myślałem, że to jakąś tam historię jeszcze rozwinie. Pewnie niektórych wątków nie da się ruszyć, bo ja bym chciał ruszyć wątek tej siostry. Massive forge has emerged and within a weapon that of mana. Dobra, i the castle hail. Dobra, no to co? To Barad Nor. Nigdy nie myślałem, że... Evendar będzie taki mały, ale tyle będzie z nim do zrobienia. Oh, I was just daydreaming. You have a little something on your cheek. If it weren't for the elves, we'd never have found this place. And if it weren't for the elves, we'd be the first to set foot in it since the third epoch, the epoch of Balthagan. The stories go that after being imprisoned by the High Father, Bethrazin's rage burst open right here in Barad Nor, and the first demons were born from it. I'm impressed, Ori. Have you been in the library again? I took a wrong turn. I thought it was the kitchen. I still don't see how the elves could have even found this place. The Legion's magic has kept it hidden from mortal eyes for ages. My people were searching ancient scrolls to uncover its location even when I was imprisoned in Strongpeak. I knew that much, but I never knew why. After everything we've been through, I thought we'd mix things up by getting ourselves into trouble only to narrowly escape. Why, it would be an honor, m'lady. Elves and demons just sitting at the impasse. Shouldn't you two be, you know, killing each other? Our orders were to guard the realm from the elven threat. Our visitor here is elven, but he's hardly a threat. Our orders were the reverse. I considered killing Rankta and likely dying in the process. But in a world so bent on killing its people, we saw no need to rush the inevitable.
Nevendar would be richer with more non-violent people like you in it. Give it time. If we wait long enough for our armies to kill each other, we'll be the only ones left. Speaking of dying, you should be warned our enemies are clashing in battle just ahead. About that. I want to know what the elves are really doing in Barad-Nor. Aside from stopping the creation of a world-eating weapon that could end all life on Nevendar and lands belonging to the Wind Dynasty? They're thieving! Our weapon needs mana, and so do the elves! That puts our races at odds! We've heard horror stories about a demon forge more massive than anything Nevendar has ever seen. A weapon? What else is a good forge for? But you've my word, we don't intend to use it in this realm. But in the- You intend to kill your god? My people insist it's a lie, hence our arrival. You said the battle between the clans and the Legion has come to a head. I intend to be there. He did. I also mentioned that elves are ransacking my home. Tell me, knowing the truth, we're building a weapon. But we're here to reclaim our dynastic homes. On whose side will you march? Like both of you, I'm here for my own interests. Welcome to Barad-Nor. Okej, czyli to wszystko jest kompletnie pokręcone i dziwne, tak jak i było. I wcale nawet nie nabiera takiego sensownego obrazu. Elfy i demony stanęły w jakimś impasie, którego nie potrafią na razie pokonać. Child of Iron. We've not crossed paths since your invasion of the Path of Flesh and Flames. I sailed through the fourth heaven to Bethrezen. He found my death worthy. And now here I am. Your presence in this realm is less explicable. Rumors of the Forge of Barad-Nor are well known. What isn't known is what's getting forged. I'm here to find out. Your timing is remarkable, yet again. So, this is as far as their arrows will fly. One more step is a step to your own death. The elves believed we were held off, but our orders were clear. Contain them until we were ready. We are now ready. Many of the warriors here love you, Child of Iron. Do us the honor of fighting at our side. Kurde, węża. Mam demonicznego smoka i mam Erynię. I w zasadzie z całej reszty zrezygnowałem. Ale biorąc pod uwagę to, że mam trzy jednostki elfów w plecach, mam wojowniczkę elfów, tą Sandenserkę, no i elfy też mają jakiegoś tam smoka. Zastanawiam się tylko, czy mają jeszcze jakiegoś, jakby mieli jeszcze jakiegoś heala na wysokim poziomie, czego demony raczej już nie mają. W dupę węża. Z bohaterami nie ma problemu. Zresztą tak to nie spadnie mi aż tak, nie wiem. A tak, The Demons. Nie stanę po stronie demonów, niestety, koniec końców. Co byśmy nie wymyślili. A pokonać muszę tylko Molocha. Więc tak na dobrą sprawę wystarczy, że podejdę wystarczająco blisko, wypłacę jej liścia laserowego i... I wygrałem walkę. Nie muszę ich wszystkich wykańczyć. Tylko zobaczyć jedną rzecz. Dobra, crit chance, ile mam? 75%. Maksymalny w tej chwili 68, 55. Okej. Okay. Spell. No need to help. Gdzie ona jest? To jest Moloch? Tyle obrażeń tej nie zadam, niestety. Dobra. Idźmy najdalej, jak się da na razie. Przynajmniej Moloch mi się nie ruszy. Tych to będę obijał pasywnie. Jeszcze tak zastanawiam, kogo się pozbyć. Na razie zostaje tak.
stoisz w miejscu i nigdzie nie idziesz. No tu muszę podejść. Szczególnie, że nie mam jej na przestrzał od razu. Zastanawiam się, czy stąd trafię. Dobra, mógłbym to olać w sumie, ale... Dobra, przynajmniej mają jakiś celownik już wyznaczony. Tu muszę chwilę zaczekać. Smoki. Dragons. Będzie spoko, podlecę tu. I walej wszystkich ostro. Nice. Ty akurat do niej nie utrafisz. Bym stanął tu. I tak ogień go nie obejmie. Jakbym stanął tu. Podejdę bliżej, a tego zamrożę. Tego bez ruchu i tak nie zaatakuje. Ale czy jej bym się pozbył? Nie. Albo podejdę i się jego pozbędę, bo dwa razy zaatakuje w niego. Wszyscy w dzisiejszych czasach jakieś obszarówki mają, jak nic. Dobra. Ice. The world lives on without you. Bliżej. Trochę liczyłem, że pójdzie w kryta, ale trudno. Dobra, tego się spodziewałem, tego trochę mniej. No ale Moloch marła od samych obrażeń, no i spoko. I think it's safe to say the demons aren't our allies after this. All the better. Hopefully the elves don't soon forget our actions here. Speaking of... Avi, check it out. The elves are... The magic they're casting. We saw the undead using it at Wotan's grave. My people would never use corrupted mana. Where are they going? My guess is the forge. If we don't go after them, we'll lose them, Avi. Assuming they don't have some kind of trap plant. Wouldn't be the first time. Regret later, act now. Dobra. Strong Shard of Hope. Co daje... Strong Shard of Hope. Strong Shard of Hope. Charakter. To i tak nie jest bez znaczenia. Strong Shard of Hope. Okej, okay. Define Damage, ale mam dwa takie już. Dobra, wróćmy się na razie do zamku. Strong Shard of Hope. No tak, daje skrzeszenie przecież. Dobra, to są dwa takie.
Z tymi świętymi obrażeniami. Tylko tak na dobrą sprawę już z tymi świętymi obrażeniami, tu mam tylko jedną jednostkę. Gdyby w zasadzie nie ten miecz był przekozacki. Ale to jej. Burstuje. Morale z dodatkową mocą 15%. Fajnie. Dobra. I jeszcze ktoś ma ten kryształ. Powinienem mieć dwa właśnie. No nic, nieważne chyba. A, no tak, bo pewnie ja mam. No właśnie, okej. Okay. Bo Divine Damage. Tylko się tak zastanawiam, czy ten mroku nie jest lepszy. Chociaż tutaj jest wskrzeszenie w tym. Resisty plus wskrzeszenie. Zostanę przy tym. Zobaczmy, co nam tutaj to daje. Czwarty poziom. Ice Giant. To jest elficki odpowiednik. Ten Blizzard kojarzę. Tylko, że zresztą... Spike, Strong, Large, Icicles... Dobra, Primal Damage, okej. Okay. I Primal Damage to... To all units inflicts shield i tak dalej, i tak dalej. Dla wszystkich jednostek. Pasywka. Jest niewrażliwy na paraliże, strach i w ogóle. Asy jak stoi z tyłu. Mieli to shield, slowed, weakened. Chilled, slow, weaken. Nie wiem, czy weaken się tak trafia często. Jakby nie patrzeć, chcemy. Czwartopoziomowa jednostka, do której normalnie dostępu miał nie będę. Ale od tego zaczniemy sobie następny odcinek. Moi kochani, widzimy się w następnym odcinku, na który was już serdecznie zapraszam. Póki co trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już wkrótce. Hej, hej!